No dobra. Podejście drugie w sumie, nie 54 na szczęście. Ej! Dawaj, Dragunowa, z powrotem. Gdzie to jest? Gdzie był ten snajper? Nie widzę go. A, jest ustawiony w takiej pozycji, że nie mogę go zobaczyć. Dobra, załatwiony. Gdzieś jeszcze jeden był. Wow! Ten laser spowodował, że to mnie na strzała zabija. Czy to jest laser, który naprowadza rakietę z kosmosu, czy coś? Wydaje mi się, że gra mi trochę pomogła w tym momencie, bo chyba nie wycelowałem dokładnie. Wydaje mi się, że nie wycelowałem w te miejsce, żeby go trafić rzeczywiście, ale... Zabiło to zabiło, po co drążyć? Ale oberwał, kurde, tak rzadko trafiłem gościa. Ta moja kompanka jak zwykle, kurde, jak ustaliliśmy, strzela bez powodu, dla zabawy bardziej, tak se strzela, o! Żeby amunicję marnować. Żeby jedne dzieci w Afryce musiały robić więcej naboi. O Jezu, jak ja beznadziejnie celuję. Beznadziejnie. Gdzieś mnie tu gość tu zaoflankował. Wow. Wiadomo, czy Borderlands 3 będzie w języku polskim w ogóle? Wiadomo, że, wiadomo, czy się nauczyli w końcu polskiego, czy nie jeszcze? Okej, zabiła kogoś. Wow! O, wow! A to ciekawostka, co? To jak nie strzela ślepakami. Albo przypadkiem trafiła, kurde, może przypadkiem. Tak strzelała sobie w powietrze jak zawsze i... No raz się udało, nie? Możliwe. Wow! Wow, wow, wow! Chodź tutaj, no. Dobra, leży. Ale gdzie jest? Aha, tam jeszcze jeden jest. O! Przykra sprawa. Ała! Możesz powiedzieć, jak z tą wersją PL. Wiesz co, powiem ci, że... Wiesz co, zastanawiam się, ponieważ nie wiem, jaką wersję kupić, nie? Zazwyczaj polskiej wersji nie ma w niemieckiej dystrybucji. Bardziej w angielskiej dystrybucji, czy polskiej się częściej zdarza. No to tak pytam, bo jak będę w sumie w Polsce na wakacjach, to mogę sobie podkupić wersję pudełkową, nie i tyle, nie i śluz. Już będę w Polsce i tak, mogę sobie zamówić. Gdzie on jest? On leży. Nie ma, Jarek, co tam? Może się przydać, no. Granatnik, może się przydać. Leżeć. Okej, okay, ciebie mamy z głowy, gościu. O, jest wskazówka. Ten budynek tutaj to pewnie biblioteka. Głównymi drzwiami to nie wejdziemy. Poszukajmy innej drogi i rozejrzyjmy się. Mogę tam wejść? No. Czy mogę wejść głównymi drzwiami? Nie mogę. Niby nie mogę, kurde, z jakiegoś powodu. Ale pewnie boczni, będę mógł na spokojnie wejść, nie? To jest taka typowa sprawa, nie? Wielka dziura po lewej stronie budynku. Nice. Pracowała w takim jednym barze na Filipinach. Mówię wam, od jej uśmiechu aż nogi miękły. Ale przysięgam wam, chciała mordować i całować, jak ją podrywałeś. Urocze maleństwo. Nie miała więcej niż 1,50 m. Nazywali ją Wirówka, bo... Zamknij się, staruchu. Opowiadałeś to kilkanaście razy. A tak, racja. Jasne, że tak. Pamięć już szwankuje. Czemu to zajmuje tyle czasu? Jakbyś nie zauważył, większość tych książek przegniła. I są po hiszpańsku. Pośpiesz się. Szef na ciebie czeka.
Hej! Na górze! O cholera. O cholera. Jest tam! Leżeć. Dobrze. Lepiej, żeby było warto. Okej, mamy to. Miałbyś możliwość mu donatów od złotówki? Nie, nie ma opcji nawet. Wiesz dlaczego? Ponieważ dostaję z tego jakieś, nie wiem, 40 groszy, 30. To jest strata twoich pieniędzy. Jak chcesz coś donatować, to lepiej w wyższych kwotach. Tak to jest po prostu marnowanie pieniędzy. Bez sensu takie coś. Więc nie, wyłączyłem to specjalnie, bo to... Ojej, co się stało? Bo to nic nie daje. A później znajdują się jeden z drugim, co mi wysyłałem 10 donate'ów po złotówce i tak naprawdę... Przez pół godziny na czacie mam spam, a tak naprawdę to z tego nic pieniędzy nie ma, ani żadnej pomocy. Tylko chaos się robi niepotrzebny. No, specjalnie to wyłączyłem. Od takiej kwoty, żeby to miało jakikolwiek sens. O, rany, nareszcie jesteś. No, nieźle wyglądasz jak na trupa. Jednak wziąłeś ją ze sobą. Ją? Hej, gdyby nie ona, to teraz byśmy cię nie ratowali, tak? No, o ile to ratunek. Co to ma niby znaczyć? Musisz przyznać, Sally, że to trochę podejrzane. No. Sprzedajesz im informacje. I nagle okazuje się, że żyjesz? Zaczekajcie na chwileczkę. Roma miał na mnie kontrakt. Musiałem zyskać trochę czasu. Tak, to był głupi błąd. No, nie myślałem, że nas śledzą. Sally, jechalibyśmy teraz do domu ze skarbem, gdybyś choć jeden jedyny raz trzymał gębę na kłódkę. A ty mogłeś sprawdzić puls, zanim zwiałeś i uznałeś mnie za zmarłego. Dobra. Co było, minęło. Okej, to może wyjaśnisz, jakim cudem wciąż żyjesz, he? Nigdy w to nie uwierzycie. Ale po co masz marnować 100 zł, że miałem o 40? Wydaj te 100 zł na coś innego. Jak chcesz mi dać pieniądze, to daj mi tyle, ile jakoś taką... Daj mi od razu 100 zł, wtedy jest mniejsza prowizja z tego wszystkiego. Bardziej to się opłaca, jakieś show się z tego robi, a 100 wiadomości po jeden, to robię tylko szaszor na streamie i zapycha tylko takie... Wtedy to donaty nie są czymś takim wow, tylko jest takim, o, znowu złotówka, wiesz o co chodzi. To ma być taka celebracja, a jak to jest dużo pojedynczych kwot, to nie ma tego boom. A poza tym wszystko prowizja zjada, więc bez sens. Ale z tego co wiem, to Paysafe Carda możesz chyba złotówkę dać. Nie pamiętam ile, jaki dałem limit. Ale Paysafe Card ma dużo mniejszą prowizję. Skarbiec! Wszystko, czego nam trzeba, jest tutaj. Wskazówki do odnalezienia skarbu. Uda się, młody. No dobra. Testosteron chyba nie uderzy wam do głów i nie zostawicie dziewczyny, co? Nawet o tym nie myśl, Sally. Nie, miałbym spam, tylko i wyłącznie. Dużo bym nie zarobił, co ty? Kiedy mówimy o dodatkach, to nigdy nie ma o czymś takim, że ja zarobiłem. Ja zawsze to dokładam. A tylko tyle, co to miałbym chaos na streamie niepotrzebny. Czuję to. Nie uważam, że to ten pomysł. Uważam, że jak chcesz coś dorzucić, to dorzuć więcej pieniędzy. Jak nie chcesz dorzucać w ogóle, to nie dorzucaj i tyle. A takie małe dodatki dają tylko furtkę dla tych, którzy chcą tylko spamować. Jak chcesz spamować, pisz na czacie. Na czacie i tak jest mało osób. Nie potrzebuję, żebyś wysyłał mi wiadomość na formie złotówkowej. Wiesz o co chodzi. Jak chcesz rzucić pieniądze, to wrzuć pieniądze. Cieszę się bardzo, to się przyda. Ale nie jestem na tyle chytry na pieniądze, że o każdą złotówkę będę tak walczył. A czy dużo bym zarobił? Wątpię. wątpię. Okej, dobra, muszę ustawić jakoś to. Jak to działa? Jak to się przełącza? Północ, południe i tak dalej.
Czy to działa? Okej. Okay. Jest północ. North. Chwila. Aniołek? To co to jest za ikonka? To jest krowa. Krowa, w którą strona ma być odwrócona? Nie widzę tutaj tej krowy w ogóle. The fuck? Która to była krowa? To jest może kozioł? Na sołta mam dodać. Sołt. Nie wiem, dlaczego nie przetłumaczyli to na język polski, co jest, kurde, jakimś dużym błędem, bo... Ja rozumiem, że zazwyczaj się wie kierunki po angielsku, no ale to jednak trzeba trochę te fakty połączyć. Że fajniej byłoby jakby było po polsku. W sensie dla mnie to nie ma problemu, ale wiem, że dla kogoś mogłoby to być problemem. Niepotrzebnym zresztą. To jest... Nave i on ma być na... Na west? Dobrze widzę? Na west, dobra. Co te O oznacza? O to jest, że west? Dlaczego akurat O? W jakim to jest języku? Orzełek ma być John na east. Pospiesz się, Nate. Jest, jak on jeszcze pośpiesza. Dobra, i aniołek w którą stronę? Aniołek... Na North. Męczyłeś się z tą zagadką? O lol. A mi nawet szybko poszło. Ostatnim razem grałem, też mi szybko poszło. Widzisz, to trzeba... Jak raz mi się udało, widać. Jak raz zabłysnąłem. Cieszę się bardzo, chociaż raz mi się udało. Zobaczymy, jak będziemy sobie radzić w tym, w Borderlands. Ale pamiętam, że kolejne Uncharted chyba miało trochę więcej tych zagadek logicznych, ale już nie pamiętam, kurczę. Wiesz, wygląda znajomo. Kolejna biblioteka? Co teraz? Tak jeszcze właśnie, Jarek miałem mówić... Ja wyłączyłem te dodatki za złotówkę, ponieważ zawsze przychodziła młodzież, i to taka głęboka młodzież, która wysyłała mi tryliard złotówek. Zamiast wysłać mi jedną dotację, no to wysyłało mi dużo takich pojedynczych wiadomości w celu po prostu spamowania, i to mnie irytowało, bo zamiast napisać to na czacie, to pisali właśnie w formie dotacji. Niezbyt mi się to podobało. Za dużo tych wiadomości było. A jak trochę zwiększyłem limit, to już trochę się ogarnęła sytuacja. Odwrócona pochodnia wiedzie do krainy umarłych. Odwrócona pochodnia? Gdzie jest odwrócona pochodnia? Tu nie widzę. Ciemno jest, kurde. Niech to będzie nieodwrócona pochodnia. O, widzę, że jakieś znajdźka. Nie zbieram tego zupełnie, ale jak widzę, że mi się coś tam mryga, to zbiorę. Odwrócona pochodnia. Gdzie ona może być? Może na jakimś słupie, może? A, chyba widzę. To jest to? Nie no, możesz się odzywać, tylko... Że miałbyś za... Ale... Że miałbym zarobić? Daj latarkę. Nie po to to robię. Robię to po to, żeby Dobra. Dla jednej złotówki nie będę uprzykrzał oglądania innym widzom.
Ponieważ, że jest dużo wiadomości, dużo dotacji, wyobraź sobie, że nie przywyknę, że nie będę przywykał do tego, że takie rzeczy mnie irytują. Po prostu to działa w ten sposób, że zamiast, że filmik znowu jest, a ja gadam. Idealnie w tym temacie zawsze. Nie używają go. I bądź w kontakcie. No jasne, będę. Tylko zamknij to za mną. Tak. Nate? Uważaj. No przecież. Zawsze uważam. A, tego nie przewidziałem. No po prostu to działa w ten sposób, że ja później to wrzucam na kanał, na YouTube'a normalnie. I wyobraź sobie oglądać kogoś filmik, okay, który dostaje co 3 minuty jakąś dotację, tak 30 już razy. Powiedzmy, że dostałem 30 zł dotacji od Plewiego, ok? 30 zł. I wyobraź sobie, że on teraz wysyła te 30 złotówek pojedynczych. To jest spam, przez połowę. On i tak miał 30 zł wrzucić. I tak 30 zł chciał wrzucić. Ale zamiast wysłać raz, wysyłał 30 razy po złotówce. To jest niepotrzebny spam, niepotrzebny zupełnie. A to, że ktoś wyśle złotówkę, okej, okay, no to już dla złotówki nie będę teraz psuł zabawy wszystkim oglądającym. Akurat chodzę do pracy, nie żyję z live'ów, więc przeżyję. Wolę ten komfort dla innych widzów niż złotówka. To nie jest tyle pieniędzy, żebym teraz nagle będę teraz skakał jak małpa i klaskał rękami, bo mi ktoś złotówkę rzucił. A niektórzy widzowie mam wrażenie, że tak reagują na to. Myślą, że jak wrzucą złotówkę, to jestem ich. No, wbrew pozorom, aż taki tani nie jestem. O kurczę, nie zaskoczyłem. Tak łatwo nie było. Trzeba o tym pamiętać. Myślę, że trzeba pamiętać o takim szacunku do siebie, bo to jest przesada. Fajnie, pieniądze, dotacje doceniam jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać o takiej formie, że ci, co wysyłają złotówkę dotacji, oni bardziej chcą jakieś show robić, jakieś dymy, a nie chcą tak naprawdę rzucić pieniędzy. Ci, którzy chcą rzucić dotacje, mogą zrobić to i spokojnie. Każde 5 zł się liczy, ale złotówki? A za 2 zł? I z tego, co wiem, to od 3 zł jest. Ale nie pamiętam już teraz. Zmieniało się to trochę. Od 2 zł nawet nie ma. Od 2 zł chyba jest takie z niską prowizją. Nigdy nie będę cały twój. Po prostu chodzi o ten szacunek, który powstaje między osobami takimi roszczeniowymi. Mam wrażenie, że ci popularni twórcy bardzo rozpuścili swoich oglądających i robią takie wrażenie, że oni mogą wszystko zrobić. Zupełnie mi się to nie podoba, bo później przychodzą do mnie, mimo że u mnie to jest mały problem, bo jest mało osób, ale przychodzą do mnie ludzie, którzy im się coś wydaje. Im się wydaje, że jak rzucą tą dotację za złotówkę, to ja będę teraz skakał, kurde, i klaskał, robił salta, nie wiadomo co jeszcze, nie? Podpalał firankę, czy co oni tam jeszcze robią. Wiesz, o co chodzi? To jest... Nie, tak nie będzie. Wiesz, chodzi o pewną relację i szacunek wzajemny. O to chodzi. A jakbym ci 1000 sypnął, no to bym ci dziękował, bym się wzruszył, naprawdę, ale... Ale salta bym nie zrobił. Na pewno nie. Zresztą to jest tylko hipotetycznie. Jak rzucisz mi tysiaka, to pogadamy. Rzucisz mi tysiaka, to możemy pogadać. Wiemy oboje, że tego nie zrobisz, więc nie wiem, po co ta dywagacja. Jak mi rzucisz, to no pogadamy. Jak najbardziej. Można dyskutować. Wiesz, no... Być może kiedy Happy żyłbym ze streamów, czyli naprawdę biedowałbym, jak ja pierdzielę, no to może bym wtedy się zastanawiał nad tym, że okej, okay, każda złotówka się liczy, nie? Ale nie w taki sposób. Po prostu chodzę do pracy, tam się sprzedaję swoje usługi w pracy, dostaję za to pieniądze, więcej niż złotówkę za godzinę. I jest okej. A streamy to jest zabawa i jak mam uprzykrzać wszystkim zabawę tylko dlatego, bo dostałem złotówkę, wolę docenić tych, którzy rzucili parę złotych więcej, niż celebrować złotówkę każdą. Bo może miałbym taki plan kiedyś. Kiedy miałeś taki plan, żeby wrzucić mi 1000 złotych, to wrzuć, dogadamy się. Po prostu. Jak będziesz chciał dwa koła rzucić, to do gadania jest wszystko. To się wszystko. Mam na myśli jakieś salto czy coś. No może się pośmiać, nie? Ale na pewno nie ten. Na pewno takie hipotetyczne gadanie to nie ma za bardzo sensu. Nie wiem, jakby dwa koła wpadło, to mogę kupić dobre whisky i zrobić jakiś ciekawy stream, nie wiem, 12-godzinny albo coś tego typu.
Żadnych salt raczej nie przewiduję, ale na przykład dogadać się na jakiś 12-godzinny stream? Na spokojnie. Chociaż wydaje mi się, że jakbym dostał tysiaka od kogoś, to prawdopodobnie i tak ten tysiak by raczej wylądowałby na jakąś charytatywną sprawę. Tak mi się wydaje. Chyba, że rzeczywiście potrzebowałbym sprzęt na już, bo mi się coś zepsuło, to może, ale... Ale istnieje szansa, że za taką dotację... Jak nie całość, to podzieliłbym się na pewno z jakimiś potrzebującymi. Jak mówię, no ja zarabiam, więc... Więc też tak jest, wiesz... Nie robię problemu. O kurczę. Chociaż pamiętajcie o tym... Pamiętajcie o tym, że trzeba podatki odprowadzić jeszcze, nie? Od dochodu. Więc to też tak nie jest, że to jest... Że wszystkie pieniądze idą do mnie. Pamiętajcie o tym też. Szkoda mi się na 12 godzin streama. A można by. Jezu, wy nawet nie wiecie, jak ja bym był bezużyteczny po 5 godzinach. Wy nawet nie wiecie, jak ja się robię bezużyteczny po kilku godzinach streama. Się robię taki zmęczony, że nie wiem. Ale możemy się zgadać, no możemy się zgadzać. Jeżeli byście tak zrobili, mogę się zgadzać. Zresztą zawsze chciałem się, że nie wiem, może z Happy bym się zgadał. I to za darmo. Jeżeli Happy by chciał kiedyś poświęcić kilka godzin, może nie 12. Ale jakby Happy chciał kiedyś jakoś tam, nie wiem, kupić sobie whisky. Znaczy ja zawsze tak z Happy gadałem, żeby do niego wpaść. I zrobić jakiś długi stream przy whisky, przy jakimś dobrym trunku. Szykuj dupę. Ja nie chcę być sceptyczny, nie? Ale już tyle razy słyszałem takie nie obietnice, ale takie teksty. Szykuj się na 12 ten, godzin bez przerwy, nie? Prawie, co bym grał przez 12 godzin bez przerwy? Powiedzmy tak, osoba, która wrzuciłaby te pieniądze, wybrałaby. Oczywiście w ramach rozsądku. W sensie, jeżeli miałbym grać w symulator w te jakieś, nie wiem, typu wyścigi, no to ja to nie umiem grać, więc to odpada, nie? Ale jeżeli wrzuciłby jakąś grę, którą ja lubię grać, w miarę, albo chociaż jestem w stanie w nią grać, no to jak najbardziej, nie? Nawet nie chodzi musi, że musi być idealnie w moim guście, nie? Ale powiedzmy, że 12 godzin symulatora, to bym tam po prostu zgonował, a nie grał w symulator. Wiecie, co chodzi mi? Że po prostu bym cały czas przegrywał, cały czas bym ginął i to byłoby bez sensu. Znaczy ginął, w symulatorach się raczej nie ginie, chociaż może. W każdym razie byłoby to bez sensu do oglądania, ale na przykład jakby ktoś miał jakąś specyficzną grę do ogrania i rzeczywiście miałby to sens, to czemu nie? Mam listę takich gier. Oczywiście też fajnie, jakby to była gra w języku angielskim chociaż, no chociaż najlepiej w polskim. Bo jakbym miał grać jakąś grę po japońsku, no to pozdro 600. Też to bez sensu jest. Ale oberwał główek. Ojojoj, a się przewrócił chłopaczek. Albo nie, albo się nie przewrócił. Never mind. A, tu była kolejna zagadka, no tak. A, to coś z tymi dzwonami było, rzeczywiście, pamiętam. A nie obawiajcie się, jakby komuś się chciał taką dotację rzucić, to byśmy się dogadali. Jak najbardziej. Świetnie. To mi się podoba. Ale jak dwa naraz uderzyć? Właśnie koniec Cyberpunka 2077. O kurde. Och, nie kuście mnie. Coś tu robię nie tak. Mogę to zestrzelić, nie? O tak, Cyberpunka, no. Ale musiałbym dostać dotację, bo by mnie dziewczyna popadła, gdybym miał grać 12 godzin bez żadnego większego powodu. Chyba by mnie popadło, naprawdę. Żeby mnie ten... Żeby powiedziała, co ty gadasz, ty i tak garasz codziennie po 3 godziny, to teraz jeszcze kolejny więcej czasu, zbikowałaby ze mną.
Definitywnie, to byłoby fajne, to byłoby epickie. Enem Lawie 100%? Nie. Znaczy, nie chciałbym zepsuć tej gry tak po prostu, bo myślę, że... Po pierwsze, wątpię, żeby się dało. Chociaż prawdopodobnie pewnie jak speedrunnerzy będą to przechodzić w 15 sekund, ale to nie o to chodzi. Ale najbardziej właśnie szkoda było mi zepsuć tą frajdę z gry, raszując za bardzo. Wolę tą grę na spokojnie przejść, bez pośpiechu, ale zrobić to dobrze. To się nie mówię, że na 100%, albo że wszystko po cichu, albo że będę robił jakieś dziwne rzeczy. Nie, będę grał po swojemu, będę czasem coś odwalał, czasem będę starał się po cichu, czasem będę starał się jakoś inaczej. Tylko po prostu będę chciał w swoim tempie to zrobić i tyle. Taki jest plan. Ale tak, a w razie czego to ja już mam Cyberpunka kupionego, nie? Na dwóch platformach. Więc ja jestem gotowy na Cyberpunka, jestem gotów. Na czymś to polegało, ale na czym? Tu gdzieś do góry muszę wleźć. Dobra, może spróbuję to zrobić w sumie. Jak tu wejść, kurde? Gdzieś tam musiało coś być, ale nie mogę znaleźć pierwszego stopnia. Może tędy?